Dawno bardzo już nie było takiego filmu, gdzie pokazuję Wam moje czyszczenie lodówki. Było kilka głosów proszących o to, żeby taki film nagrać. Dzisiaj jest taki właśnie dzień. Mam też trochę wolnego czasu, więc pomyślałam sobie, że zrobię Wam taki szybki przegląd vlogowy na temat tego, jak czyszczę swoją lodówkę. Co to w ogóle jest czyszczenie lodówki? Zanim do tego przejdziemy, pozwólcie, że się przedstawię dla osób, które są tutaj po raz pierwszy. Nazywam się Ania, a to jest kanał Po Taniości Blog. Po Taniości Blog prowadzę od 3 lat. Na kanale Po Taniości Blog pomagam kobietom stworzyć ich budżety domowe, dzięki czemu zyskują oszczędności i odzyskują finansową niezależność. A co za tym idzie, mogą spełniać swoje marzenia, te mniejsze i te większe. A udowadniam Wam, że oszczędzać można na absolutnie każdym budżecie i każdym dochodzie, bo to nie wielkość Waszego dochodu ma znaczenie, ale to, co robicie ze swoimi pieniędzmi. I jedna z podstaw takiego oszczędzania właśnie to jest dla mnie czyszczenie lodówki. Dlaczego czyszczenie lodówki? Ponieważ wybieram się na moje cotygodniowe zakupy spożywcze. Żeby zrobić dobre zakupy spożywcze, musimy mieć przygotowany plan posiłków i musimy mieć przygotowaną dobrą bazę w kuchni, czyli musimy ją absolutnie wyczyścić do zera, co daje nam też bardzo dobry nawyk, który nam właśnie pomaga odróżnić chcieństwo od potrzeby, czyli czy ja naprawdę potrzebuję pójść do sklepu za głupie mleko, czy ja mogę zrezygnować z tego mleka i pójść do sklepu następnego dnia, a pójdę po mleko, kupię poprzednie mi rzeczy, a nie pójdę po mleko i wyjdę z mlekiem i milionem niepotrzebnych rzeczy, które skończą się zakupami za 50 zł, a potem za tydzień, za dwa jest o matulciu, gdzie się podziały moje pieniądze. Więc o tym właśnie jest cała idea właśnie Po Taniości. Ja dzisiaj mam trochę rzeczy mi się kończy, także będziemy kombinować na bieżąco. Jeszcze nie wiem, co w ogóle będę robić. Mam póki co dwa pomysły na to, co będziemy robić. To są bardzo proste rzeczy, wiecie, niektóre z tych przepisów na pewno się będą powtarzały i gdzieś tam one były już w innych filmach, bo ja uważam, że po prostu, jeżeli coś się sprawdza, to jak najbardziej warto to zrobić. Także ja też czyszczę lodówkę, bo chciałabym ją umyć. Także to po prostu. Takie jest moje założenie na dzisiaj. Tak więc, nie mam dużo owoców w domu, nie mam dużo warzyw w domu. Wykorzystamy to, co mam w tym momencie. Kończą mi się jajka, mam tylko dwa jajka, więc muszę też zrobić to bardzo rozważnie. Korzystać z tego, co mam i mam w głowie kilka przepisów, które właśnie krzyczą o jajka, więc zobaczymy, czy uda mi się zrobić coś innego bez właśnie dodawania tego składnika, zastąpić go czymś innym, albo go całkowicie pominąć. Mam też trochę takich resztek z wczorajszego obiadu, które dzisiaj właśnie wykorzystam. Tak więc będziemy tworzyć i zaczniemy sobie od tego, że jestem głodna i przydałoby się zrobić jakiś podwieczorek, bo u nas się zakończyła właśnie szkoła domowa, więc dzieci są już, powoli zaczynają się robić głodne. Zaczynamy. Pierwsza rzecz, którą sobie zrobimy, to będzie przepis z książki Eat Well for Less. To jest taki brytyjski program, gdzie oni uczą, tych dwóch gości, nie wiem jak oni się nazywają, uczą rodziny, jak po prostu jeść dobrze, ale nie wydawać na to fortuny. Bardzo fajny program, można go sobie gdzieś tam obejrzeć na BBC. My zrobimy z tej książki przepis na flapjacki, bo chcę, żeby po prostu dzieciaki miały coś takiego fajnego do podjadania i zużyjemy do tego jeden z podstawowych produktów mojej kuchni, czyli płatki owsiane. My robimy flapjacki, pokażę Wam od razu, jak będę je robiła i co sobie tutaj, jak podmienimy kilka produktów w tym przepisie, bo oczywiście ja nie mam wszystkiego, o co oni proszą, ale zrobimy sobie kilka podmianek. W tej książce mamy przepis na flapjacka, flapjacks, czyli takie jest. Co ja tutaj mam? Mam to wszystko. Do tego przepisu wykorzystam właśnie ten jogurt grecki, który mi został. Mam całe opakowanie płatków owsianych, które są tutaj. I za chwilę też przeszukam swoją szafkę, co tutaj mam. Nie mam orange juice. Albo go pominę, albo po prostu zaleję płatki zwykłą wodą, bo do tego wydaje mi się, że jest to właśnie potrzebne. Także zamieniam po prostu sok pomarańczowy na wodę. Przed chwilą umyłam swoją lodówkę i wyjęłam z niej wszystko, co
mam, żeby po prostu zrobić sobie taką szybką inwentaryzację tego, co mogę zużyć i kiedy muszę to zużyć. Po pierwsze patrzę na warzywa, one wiadomo mają najkrótszy termin przydatności do zjedzenia. Po drugie na rzeczy, które mam otwarte i to jest moje i resztki gdzieś tam z obiadu. I to jest coś, co ja chcę zużyć w pierwszej kolejności. Halo. I Iza się chciała pokazać. Iś nałóż jakiś sweter na siebie. You're not cold? Nie. Dobra. Więc to jest, to są rzeczy, które chcę zużyć w pierwszej kolejności. I takie po prostu coś, co mam resztki, które mi pozostawały gdzieś tam na dnie. Tutaj w tych miseczkach mam mozzarellę, tutaj mam sos czosnkowy, tam mam odrobinę ryżu, tu mam właśnie jogurt, który jest otwarty, tutaj mam fasolkę, która też jest otwarta, taka fasolka w puszce. I na tej podstawie będę właśnie myśleć. Tutaj mam resztkę, dalej nie pamiętam, jak to się po prostu nazywa, kale i już Iśka. I tam mam jednego pora, dwie papryki, które jeszcze są w porządku i nie muszę ich zużywać na już, ale właśnie będę to teraz... Ale będę teraz właśnie patrzyła sobie, co mogę zużyć w tym momencie, a co mogę rozplanować sobie na przyszły tydzień i być może też na ten tydzień i być może też do tego sobie delikatnie zmienić swój plan posiłków, żeby właśnie te wszystkie rzeczy już nadać im miejsce, gdzie one właśnie mają być zużyte. Witam kilka godzin później. Będziemy robić tartę i będziemy robić zupę taką pomidorową z mozzarellą. Pokażę wam, co znalazłam w ogóle w swoich szafach. Jak przyglądałam sobie lodówkę, to znalazłam tak. Taką, co to jest? Marchewka starta, którą kiedyś starłam, uznałam, że mówię, zatrę sobie marchewki trochę, zatrę sobie trochę cebuli sobie poszatkuję, wiecie, i po prostu będę miała takie coś w zamrażarce. Ale z taką marchewką startu jest problem taki, że bardzo ciężko po prostu oddzielić sobie porcje, więc jeżeli chcecie coś takiego sobie zrobić, to jest genialna opcja, ale po prostu trzeba to poporcjować przed zamrożeniem. Także ja dzisiaj wykorzystam 3/4 do zupy, a jutro do obiadu, który i tak miałam zaplanowany, pójdzie reszta. I ostatnio będąc na zakupach był łosoś w promocji i postanowiłam go właśnie dzisiaj rozmrozić. Także do tej tarty wykorzystam końcówkę mojego jogurtu greckiego. On będzie do... Jego wykorzystam do tego, żeby po prostu zrobić nadzienie. No i właśnie łososia. Myślę, czy wykorzystam całego, czy tylko jednego, a jednego wykorzystam do obiadu jutro. Do takiego makaronu właśnie z łososiem i suszonymi pomidorami. Także, dobrze zaopatrzona zamrażarka i szafki w lodówce to jest właśnie podstawa i za chwilę... Ciasto na tartę poszło sobie leżakować do lodówki, a ja w tym momencie będę robić swoją zupę pomidorową z mozzarellą, ponieważ mam otwartą kulkę mozzarelli, mam świeżą bazylię i mam tą marchewkę, o której wam wcześniej mówiłam, także ja będę teraz robiła to, a potem zrobimy sobie nadzienie do tarty. Tarta musi poleżeć pół godziny, potem ją rozwałkujemy i znowu godzinę w lodówce. I do tarty wykorzystam tak, wykorzystam mojego pora. Czekajcie, mam nowy mam... Wykorzystam pora do tej tarty, wykorzystam do niej również mój parmezan, który mam tutaj końcówkę, już Izabelka, i wykorzystam do niej też tą śmietanę, creme fraiche właśnie do tego
nadzienia, żeby było takie bardzo fajne, kremowe. No i łososia, którego mamy w zamrażarce. Hello! Cześć! Cześć! Moja tarta wygląda tak i teraz będzie szła do piekarnika, bo nakłuwałam ją, leżakowała najpierw przez pół godziny w lodówce, potem przez godzinę już taka rozwałkowana do piekarnika na 15 stopni, a ja przygotowuję sobie sosik do tarty, w którym będą właśnie nasz łosoś. Coś ja tutaj upiekłam, jest przypalony, więc wiadomo, że mój. I do tego mam wcześniej już zrobione halloumi i por. Nie wiem, wymyśliłam. Nie wiem, czy to w ogóle będzie zjadliwe. Zobaczymy. Aktualizacja. Z ryżu, który miałam wczoraj z obiadu, który został, to jest dosłownie końcówka ryżu, będzie na dwie porcje takiego ryżu na mleku. To zrobiłam. Do garnka do ryżu dolałam mleka, trochę cukru waniliowego, trochę zwykłego cukru. I to po prostu będzie kolacja dla dzieciaków. A sos, który zrobiłam do naszej tarty, która właśnie w tym momencie jest w piekarniku, to jest wymieszana w proporcji 1 do 1 śmietana z serkiem kanapkowym, kremowym. Serek kanapkowy, kremowy to jest absolutnie podstawa w mojej kuchni. Jeden z wielu produktów, o których będę właśnie pisała w nowym e-booku o kuchni właśnie kreatywnej. Jak sobie swoją kuchnię, jak do swojej kuchni dacie takich dużo takich właśnie podstawowych produktów, to można z nich bardzo dużo i takich wykwintnych dań wyczarować właśnie mając je w kuchni, bo bardzo łatwo one zastąpią Wam inny produkt. I na takich właśnie produktach moja kuchnia bazuje. Więc wymieszałam ten serek ze śmietanką i z tą końcówką parmezanu, który miałam, i trochę białego pieprzu do smaku. I za chwilę będę wyjmowała tartę i będę to wszystko po prostu wykładała i znowu do piekarnika na 25 minut. Składam właśnie ten film i sobie uświadomiłam, że nie ma w nim zakończenia. Także oficjalnie się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zdaję sobie sprawę, że jest taki trochę vlogowo chaotyczny, ale myślę, że przesłanie tego filmu, czyli po prostu co możemy zrobić z resztek, zostało w nim przekazane. I obiecuję Wam, że takich filmów będzie pojawiało się więcej, bo wiem też, że takie filmy bardzo lubicie i ostatnio też dostałam sporo wiadomości na temat tego właśnie, że takie filmy chcecie, żeby było ich więcej na kanale. Więc ja postaram się ich po prostu więcej gdzieś tam wdrożyć i kręcić, bo to jest coś, co ja robię non-stop. A kuję, przyszedł, także żegnam się.